Proszę Państwa, nasze wystąpienie dotyczy pewnego wycinka rzeczywistości, którego istotne elementy już zostały zasygnalizowane. Najpierw przez pana profesora Czaplińskiego, który odniósł się do pewnego już poziomu stopnia rozwoju demokracji w Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie do poruszonej przez pana prezesa Kwiatkowskiego kwestii, no wręcz powiedziałabym, ekspansji nowoczesnych środków technologii i komunikacji. W takim kontekście zderzają się wartości konstytucyjne. Z jednej strony prawo dostępu do niestworzonej wprost liczby, ale chyba raczej ilości, bo policzyć trudno, informacji, które powstają w ramach tych zaawansowanych technologii. Z drugiej zaś zderza się prawo do prywatności, w tym prawo do ochrony danych osobowych osób, których dane i informacje, o których mają być udostępniane. No, jak to też mówił profesor Nikowicz, kierunki ochrony tych dwóch oddzielnych sfer już na poziomie samej konstytucji, no w jakiś sposób zderzają się, powstają tutaj nieuniknione kolizje. W związku z tym, jako zagadnienie rysujące się zarówno w sferze teoretycznej, jak i praktycznej, no powstaje wyważenie każdorazowe, wydaje się, że to naradalne jest w ogóle niemożliwe, każdorazowe wyważenie pewnych racji i ustalenie, które z tych wartości w danej konkretnej sytuacji powinny nieco ustąpić, a którym należy dać prymat. Poza kwestią jest, i wynikało to już z głosów poprzedzających nasze wystąpienie, że prawo dostępu do określonych informacji, w tym będących w dyspozycji organów władzy publicznej, jest warunkiem realizacji założeń społeczeństwa obywatelskiego. Niemniej jednak osiągnięcie tego celu no, nie może następować w sposób nieograniczony, bo z konieczności wiąże się z ograniczeniem praw konstytucyjnych, wolności i praw obywateli. Te zaś, zgodnie z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji, mogą być ograniczane, ale tylko przy spełnieniu wskazanych tam warunków. Z kolei wszystkie te uregulowania, które służą realizacji prawa do informacji, ale wiążą się z ingerencją w sferę prywatności, no, powinny cechować się należytą precyzją i określoną, wychodzoną z artykułu 2 Konstytucji. W naszym przekonaniu ani istniejące regulacje w całokształcie ich, ani tym bardziej sposób wykładni istniejących przepisów, w tym także dokonywanej w orzecznictwie sądów administracyjnych, no, nie czynią zadość prawidłowemu wyważeniu dwóch racji i wartości konstytucyjnych. Analiza w tym zakresie, to już analiza właściwie istniejącej praktyki oraz wypowiedzi orzecznictwa Święcicka wskazuje na to, że nierzadko w oparciu jak o założenie, które jest albo artykułowane explicite, albo co najmniej publicite, że pewnym wartościom, a w tym wypadku jest to prawo do informacji, daje się generalnie prymat, pozostały zaś w tym wypadku prawie do prywatności, no, przeznacza się miejsce dalsze, stan decydując o tym, że w istocie prawo to nabiera charakteru prawa drugiej kategorii. No, te wszystkie względy zdecydowały niewątpliwie o wystąpieniu przez pana pierwszego prezesa Sądu Najwyższego ze wspomnianym wnioskiem. Oczywiście rzutują także na treść i podstawowe spostrzeżenia naszego wystąpienia. Oczywiście muszę zrobić to ogólne zastrzeżenie, że z uwagi na czas przeznaczony na poszczególnych wystąpień będę mogła zasygnalizować jedynie kwestie o charakterze podstawowym, do pozostałych odnieść się ewentualnie w czasie tej dyskusji. Proszę Państwa, w naszym przekonaniu dla rozwikłania, dla podjęcia próby rozwikłania tej kolizji, o której wspominała pani profesor,
konieczna staje się ponowna interpretacja, ponowne odczytanie przepisów artykułu 1 ustęp 1, artykułu 3 wspomnianego, artykułu 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale co więcej, proszę Państwa, powrótnie jako do samych źródeł, mianowicie do artykułu 61 Konstytucji Rzeczypospolitej. W nawiązaniu do wystąpienia pana profesora Fajnickiego, no, chciałabym zauważyć, że tworzenie ustawy o dostępie do informacji publicznej miało miejsce wiele lat temu. Sama ustawa weszła w życie kilkanaście lat temu. Jesteśmy w innym już w tej chwili miejscu w świecie. O ile wówczas osiągnięciem niewątpliwym było w ogóle normatywne ujęcie prawa do informacji i potwierdzenie zasady elementarnej jawności, o tyle wydaje się, że po tych kilkunastu latach funkcjonowania wprowadzonych wówczas przepisów zachodzi potrzeba zdecydowana przyjrzenia im się w świetle aktualnej sytuacji. A zatem na plan pierwszy w tym zakresie wysuwa się analiza brzmienia i konstrukcji artykułu 61 Konstytucji Rzeczypospolitej. Przepis ten zawiera bowiem, ma pewną wewnętrzną systematykę i niezależnie od bardzo wyraźnego w niektórych wypadkach, w niektórych mniej brzmienia, daje także ta wewnętrzna systematyka pewne wskazówki interpretacyjne. Otóż proszę Państwa, przy analizie artykułu 61 Konstytucji można przyjąć bez wątpienia, że ustęp pierwszy tego przepisu dotyczy wszystkich podmiotów w nim wymienionych, a więc organów władzy publicznej, osób pełniących funkcje publiczne, a następnie organów samorządu gospodarczego i zawodowego i innych osób i jednostek, w tych ostatnich dwóch wypadkach jedynie wówczas, gdy gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. A zatem, patrząc od drugiej strony, ustęp pierwszy artykułu 61 nakłada na podmioty w nim wymienione zróżnicowany przedmiotowo obowiązek udostępniania informacji. Mianowicie, jeśli chodzi o podmioty wymienione w ustępie pierwszym, czyli organy władzy publicznej, ma to być informacja o całej ich działalności w sferze publicznej. Gdy chodzi o osoby pełniące funkcje publiczne, ma to być informacja o całej ich działalności, która może być postrzegana jako przejaw realizacji tych funkcji. Co do pozostałych podmiotów, chodzi o obowiązek udostępnienia jedynie informacji dotyczącej części działalności, mianowicie tej, która wiąże się z dysponowaniem majątkiem komunalnym bądź Skarbu Państwa. Nieco więcej trudności interpretacyjnych przysparza ustęp 2 artykułu 61 Konstytucji. Z pewnością dotyczy on podmiotów wprost w nim wymienionych, a więc kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. W naszym przekonaniu uzasadnione jest twierdzenie, że obowiązki informacyjne takich podmiotów, takich organów są szersze niż tych, o których mówi ustęp pierwszy. Mianowicie tu wymienia się wyraźnie obowiązek udostępniania dokumentów, przy czym nie jest ten obowiązek doprecyzowany ani przez określenie rodzaju czy zakresu tych dokumentów. I drugi aspekt tego obowiązku organów kolegialnych pochodzących z wyborów powszechnych to zapewnienie każdemu możliwości uczestniczenia w posiedzeniach, a także gwarancji w postaci możliwości rejestracji dźwięku i tych obrad, o czym wspominał już pan, który jest inny. Proszę Państwa, usiłując dokonać pogłębionej analizy unormowań zawartych w artykule 61, 1 i 2, sięgnięto do opracowania pana profesora Mariusza Jabłońskiego pod tytułem Udostępnienie informacji publicznej w formie wglądu do dokumentów.
który w tej analizie szczególnie analizuje sformułowanie zawarte w rozważanym przepisie, mianowicie uzyskanie informacji o działalności. I z tego wyprowadza następujące wnioski, że chodzi o informacje o samym organie, jego ustroju, składzie, kompetencjach, zadaniach, a następnie o informacje o przejawach działania publicznego tego organu w postaci zarówno działania, jak i czynnego działania, jak i zaniechania. Dla naszych rozważań kluczowe znaczenie ma stwierdzenie z tegoż opracowania. Warto jednak podkreślić, że uzyskanie informacji o działalności nie musi wiązać się z dostępem do treści dokumentu. Śledząc dalej pokój wywodu pana profesora, można dojść do przekonania, iż uznaje on za celowe wyodrębnienie niejako prawa dostępu do informacji ujętego w ustępie 1 artykułu 61 i w ustępie 2. A zatem przemawia to za potrzebą pewnego oderwanego rozumienia ustępu 2 od ustępu 1 i uznania, że obowiązek ujawniania dokumentów, o jakim mówi ustęp 2 w szczególności, dotyczy tylko tych organów. Nie wnikając dłużej w tę analizę czysto językowo-logiczną, można stwierdzić, że gdyby ustawodawca chciał objąć regulacją ustępu 2 także podmioty wymienione w ustępie 1, to przyjąłby prawdopodobnie taką redakcję. Prawo dostępu do informacji, o którym mowa w ustępie 1, obejmuje dostęp do dokumentów, a w wypadku organów kolegialnych także, obejmuje prawo do informacji o tym, prawo dostępu do informacji, o której mowa w ustępie 1, obejmuje dostęp do dokumentów, a w wypadku kolegialnych organów władzy publicznej także prawo wstępu na ich obrady. A zatem brak takiej redakcji, którą hipotetycznie można przyjąć, no, skłania do interpretacji ustępu 2 w tym zakresie jako odnoszącego się, zawężającego moc obowiązującą tego przepisu jedynie do kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Proszę Państwa, na tę powinność oddzielnego traktowania regulacji czy prawa dostępu do informacji z ustępu 1 i 2 wskazuje także ustęp 4 artykułu 61 Konstytucji, w którym mówi się, że ale już nie zakres informacji zostanie uregulowany odrębnie. Tu dotykamy kwestii poruszonej m.in. przez pana doktora Sibigę. Jak mamy traktować ustawę o dostępie do informacji publicznej? Czy jest ona tą ustawą, która wypełnia dyspozycję ustępu 4? Czy nie jest, wobec czego jest może jakąś jeszcze ustawą inną? Proszę Państwa, żeby ten wątek już zakończyć i podsumować, chciałabym przytoczyć fragment uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego oznaczonego sygnaturą K31/04. Cytuję tę część. Na wstępie tej części rozważań należy zauważyć, że Konstytucja nie zna prawa dostępu do informacji. Znane są jej natomiast konstytucyjne prawo dostępu każdego do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych, artykuł 51 ust. 3, oraz prawo żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą, artykuł 51 ust. 4. Ponadto, proszę Państwa, w naszym przekonaniu dla dotarcia do rzeczywistego sensu normy zawartej w artykule 61 Konstytucji nie jest wystarczająca analiza samego tego przepisu, lecz konieczne jest uwzględnienie innych unormowań samej Konstytucji.
Przede wszystkim artykuł 49, który zawiera gwarancję wolności i ochronę tajemnicy komunikowania się, w tym m.in. komunikowania się obywatela z organami władzy publicznej. Ale proszę Państwa, kluczowe znaczenie w tej analizie systemowej z szerszym odniesieniem pełni odwołanie się do artykułu 51 ust. 2 Konstytucji, który stanowi, że władze publiczne mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać, że władze nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Proszę Państwa, skorelowanie tej regulacji z artykułem 61 ust. 1 i 2 wskazuje na to, że prawo, o jakim mowa w artykule 61 ust. 1 i 2, doznaje ograniczenia w tej sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są dane o obywatelach. A zatem to udostępnianie musi mieć miejsce z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osoby poszukującej informacji o innej osobie i musi być uznane za niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Proszę Państwa, istniejąca praktyka, pan prezes Kwiatkowski odwoływał się tutaj do zapytań kierowanych do NIK-u, ale istniejąca praktyka niejednokrotnie wskazuje na to, że wnioski kierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej są podyktowane przesłankami łatwymi, bym powiedziała, mniej istotnymi z punktu widzenia niezbędności w demokratycznym państwie prawnym. Wreszcie w tej bardziej pogłębionej i uwzględniającej szerszy kontekst interpretacji artykułu 61 należy skonfrontować użycie słowa każdy w artykule 51 ust. 3 i odniesienie tego do prawa każdego do domagania się informacji, o których mowa w artykule 61 ust. 1 i 2. Otóż proszę Państwa, nie można akceptować takiej interpretacji, tak, że każdy w rozumieniu artykułu 53 ust. 3 ma zagwarantowany dostęp jedynie do dotyczących jego dokumentów urzędowych i innych ewentualnie zbiorów danych, a każdy, który powołuje się na prawo przewidziane w artykule 61 ust. 1 czy 2 Konstytucji, ma dostęp do wszelkich dokumentów, nie tylko urzędowych, nie tylko jego dotyczących, ale każdej innej osoby. Proszę Państwa, akceptacja dla takiej wykładni, dla takiego przyzwolenia na takie rozumienie, oznaczałaby naruszenie powszechnie akceptowanej dyrektywy interpretacyjnej, która zakazuje wykładni pernon est. Gdyż przy uznaniu, że w trybie artykułu 61 ust. 1 i 2 można znacznie więcej, w zasadzie treści przepisu artykułu 51 ust. 3 Konstytucji trzeba uznać za skuteczny. To niestety przeciwnej wykładni bardzo często dokonuje się w funkcjonującym orzecznictwie sądów administracyjnych, a także w części literatury przedmiotu. A zatem w naszym przekonaniu nie ma dla takiej interpretacji uzasadnienia i pewne wnioski z tego zestawienia dwóch przepisów powinny być zdecydowanie uwzględniane. Można znów dla podsumowania tego wątku i fragmentu posłużyć się fragmentem uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 31/04 i stwierdzić, że w ślad za Trybunałem Konstytucja naszego państwa nie kreuje po stronie każdego prawa dostępu do wszelkich informacji znajdujących się w zasobach podmiotów uczestniczących w realizacji władzy publicznej, a także innych podmiotów wymienionych w zdaniu 2 ust. 1, a jedynie reguluje dostęp do pewnych typów informacji znajdujących się w posiadaniu tych podmiotów. I to z ograniczeniami wynikającymi nie tylko z ustaw zwykłych, ale bezpośrednio z unormowań Konstytucji.
A zatem, proszę Państwa, znowu pozytywnie niejako określając zakres i wracając do tych źródeł, można powiedzieć, że konstytucja bezpośrednio kreuje kilka praw, w kilku postaciach prawa dostępu, mianowicie dostęp do aktów normatywnych, do informacji o stanie środowiska zgodnie z artykułem 74 ustęp 3 Konstytucji, do informacji o działalności podmiotów wymienionych w artykule 61 ustęp 1, a w wypadku organów kolegialnych także do dokumentów oraz obejmuje przedmiot i przebieg posiedzeń. A zatem sama Konstytucja już na tym poziomie, na poziomie ustawy zasadniczej, prawo to ogranicza. Jeszcze raz trzeba podkreślić, w szczególnych wypadkach, wówczas gdy ujawnianie, udostępnianie danych dotyczy danych o obywatelach, bądź dotyczy komunikowania się obywatela z organem władzy publicznej. Wszystkie te spostrzeżenia w naszym przekonaniu przemawiają za koniecznością bardzo ostrożnej i wyważonej interpretacji artykułu 61, szczególnie ustęp 1 i ustęp 2 Konstytucji, przez uwzględnienie tego, że istotne ograniczenia w zakresie dostępu do informacji wynikają już z samego brzmienia przepisów Konstytucji. Ostatnia, proszę Państwa, uwaga, jak ta analiza pogłębiona artykułu 61 wraz z towarzyszącymi przepisami powinna oddziaływać na wymienione na wstępie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także inne jej przepisy. A mianowicie w naszym przekonaniu ta analiza na poziomie konstytucyjnym wskazuje na to, że udostępnianie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczy wyłącznie informacji, o których mowa w ustępie pierwszym i ustępie drugim, czyli informacji o działalności wymienionych organów w ustępie pierwszym i dokumentów oraz przebiegu obrad i porządku organów pochodzących z wyborów powszechnych. Proszę Państwa, nie ma podstaw w związku z tym do wyprowadzania konkluzji, że na organie władzy publicznej, rozważanych przez nas wypadku, w szczególności na prezesie Sądu Najwyższego, ciąży obowiązek udostępniania innych informacji niż poprzednio wymienionych. Dziękuję za uwagę i przekazuję. Przepraszam. Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w konferencji. Tym niemniej chciałbym w ramach kontynuacji wystąpienia pani profesor podzielić się wrażeniem, jakie było moje udziały w czasie ubiegłotygodniowej konferencji, jaka miała miejsce w Audytorium Maksimum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chciałbym tutaj, oczywiście bardzo to była inspirująca konferencja, natomiast chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na wystąpienie, które wówczas miało miejsce ze strony pani doktor inżynier Agnieszki Gruszczyńskiej. Otóż ona swoje wystąpiła, poświęciła zagadnieniu prawnokarnych konsekwencji naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy. Czyli krótko mówiąc, chodziło o spojrzenie na interesującą nas problematykę z punktu widzenia podmiotu dysponenta pewnych informacji, które są poszukiwane przez różne podmioty, określony popularnym mianem każdego. Otóż pani doktor Gruszczyńska, przepraszam, zwróciła uwagę, że to nie jest tylko w kontekście relacji, sfera prywatności, a dostęp do informacji, to nie jest tylko kwestia konfliktu przepisów, także wymienionych, objętych wnioski pierwszego prezesa w postaci artykułu 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, artykułu 51
ustawy o ochronie danych osobowych. Zwróciło uwagę na istnienie wielu innych przepisów natury prawnokarnej, w tym zawartych bezpośrednio w kodeksie karnym, która wyraźnie sankcjonują podmioty dysponujące pewną, nazwijmy to, wiedzą służbową za nieuprawnione udostępnienie tej informacji. To jest odpowiedzialność czysto karna. Tylko innymi słowy, na poziomie różnych uregulowań natury prawnokarnej ma miejsce także sygnalizowany tutaj interesujący nas konflikt interesów. W związku z tym w praktyce powstaje praktyczne pytanie. Takie pytanie stawiane jest na co dzień pani profesor jako radcy prawnym Sądu Najwyższego, w szczególności przez osoby zatrudnione w kadrach. Czy ja mogę udostępnić tego typu informacje? Czy mogę udostępnić umowę o pracę, którą związany jest Sąd Najwyższy z osobą A czy z osobą B? To są konkretne pytania. Pani sędzia Irena Kamińska, która uczestniczyła także w ubiegłym tygodniu konferencji Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i dzisiaj jest obecna na tej sali, mówiła: jako osoba pełniąca funkcję publiczną wolałabym, żeby przynajmniej moje dane dotyczące mojego miejsca zamieszkania nie były upowszechnione. Tutaj w grę wchodzi także pewien mój komfort osobisty, chodzi o poczucie bezpieczeństwa. I oczywiście takie odczucie, niezależne od istniejących regulacji prawnych, jest w pełni usprawiedliwione, zrozumiałe. Natomiast udostępnienie danych znajdujących się w zasadach, danych, pani sędzia Kamińska jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oczywiście przedstawia określone dane, także wymagane przeczytania kodeksu pracy instytucji, w której zatrudnia. Dotyczy to między innymi miejsca zamieszkania. I teraz powstaje pytanie o to, proszę udostępnić mi dane dotyczące miejsca zamieszkania pani sędziego Kamińskiej z imienia i nazwiska. Nie wszystkich sędziów, tylko i co wtedy? Jaki jest dylemat? Proszę Państwa, każdym razie, tym wstępem chciałbym poprzedzić pewnego rodzaju uwagi szczegółowe w kontekście wyroku Sądu Najwyższego, który był uprzejmy także skomentować pan dr Sibiga, jednego z monitora prawniczego, tak nie mylę się. Chodzi o wyrok 6 listopada ubiegłego roku o sygnaturze 1 CSK 190 12. Który jest w sposób niezrozumiały dla samego Sądu Najwyższego eksploatowany, przepraszam za to delikatne określenie, eksploatowany przez rzeczywistość w sposób naruszający niewątpliwie autorytet Sądu Najwyższego. Była mowa tylko i wyłącznie o jednym zagadnieniu, a mianowicie o tym, czy stanowiące element pewnych umów dane osobowe mogą być udostępnione przysłowiowemu każdemu. Chodzi o wykonawców pewnych umów, które ci zawarli z jednostek samorządu terytorialnego. Powszechnie wiadomo, jeżeli chodzi o miasto stołeczne Warszawy. I teraz, proszę Państwa, Sąd Najwyższy nie miał postawionego pytania, czy umowy jako takie, wiążące organ jednostki samorządu terytorialnego z osobami A, B, C, są informacją publiczną podlegającą udostępnieniu, czyli na zasadach określonych ustawy o dostępie informacji publicznej. Takiego problemu nie było, ponieważ zarówno powód, jak i pozwany, obie strony sporu, a rzecz się działa jeszcze przed nowelizacją ustawy o dostępie informacji publicznej, która pozbawiła sądy powszechne możliwości orzekania w tego typu sprawach na rzecz sądów administracyjnych w całości, strony sporu były zgodne. Tak, umowy podlegają udostępnieniu, w tym i na zasadach
W związku z tym sąd w tej, najwyższy w tej wierze miał jako usta zamknięte. Nie mógł nic powiedzieć. Miasto Stołeczne Warszawa, tutaj sądzę, że można tak mówić otwarcie, swej skargi kasacyjnej kwestionowało jedynie możliwość nie udostępnienia umów jako takich, tylko elementu tych umów, jaką stanowiły dane osobowe osób mających wykonywać pewną umowę z miastem Stołecznym Warszawy. I w związku z tym Sąd Najwyższy wyraźnie zaznaczył, że istotą sporu w tej sprawie jest to, czy prawo dostępu obejmuje udostępnienie imion i nazwisk osób fizycznych. Tylko to, będące stronami umów zlecenia albo o dzieło zawartych z jednostek samorządu terytorialnego. Tylko tą kwestią się Sąd Najwyższy zajmował. Zaznaczył, że dotychczasowe wypowiedzi Sądu Najwyższego w kwestii wzajemnego stosunku między prawem do ochrony danych osobowych i prawem do prywatności nie są jednoznaczne. Dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego. Są one przy tym formułowane przede wszystkim z punktu widzenia ochrony dóbr osobistych, czyli osób, którym dane dotyczą. W konkluzji swych ogólnych rozważań Sąd Najwyższy w uzasadnieniu omawianego wyroku stwierdził, trudno jest zatem jednoznacznie przesądzić, czy udostępnienie imienia i nazwiska osoby fizycznej przez jednostkę samorządu terytorialnego narusza jej prawo do prywatności. Trudno jest zatem jednoznacznie przesądzić. Problem ten może być rozstrzygnięty jedynie na tle konkretnych okoliczności danej sprawy. I dalsze wywody, liczne zastrzeżenia, jakie uzasadnienie swojego rozstrzygnięcia przedstawił Sąd Najwyższy, wyraźnie wskazują, że stanowisko Sądu Najwyższego jest ograniczone tylko i wyłącznie do ram tej konkretnej sprawy. Tej konkretnej sprawy. I podkreślam, Sąd Najwyższy poruszał się tylko i mógł poruszać tylko w ramach dopuszczonych spraw kasacyjnych. I teraz w związku z formą, podsumowanie, w związku z formą i treścią rozstrzygnięcia zawartego w tym wyroku należy podnieść, co następuje. I tutaj jest całe wyliczenie, ale przede wszystkim należy zauważyć, że Sąd Najwyższy kieruje się między innymi treścią w danym wypadku stosowanego odpowiednio artykułu 321 paragrafu 1 KPC nie mógł udzielić ochrony prawnej stronie pozwanej, czyli tu organ określonej jednostce samorządu terytorialnego lub jej organowi, w zakresie, w którym takiej ochrony sądowej ta strona nie poszukiwała. Miasto Stołeczne Warszawa nie kwestionowało dopuszczalności domagania się przez przysłowiowego każdego umowy. Nie, to nie było przedmiotem sporu w tej sprawie. I oznacza to, że Sąd Najwyższy, naruszając zasady równości stron postępowania cywilnego, nie mógł uczynić przedmiotem swojego rozpoznania kwestii samej dopuszczalności domagania się przez każdego do umów. Konsekwencje w ramach określonej sprawy Sąd Najwyższy nie miał ani prawa, ani obowiązki wypowiadania się w kwestii czy umowy prawa cywilnego jako takiej, której jedną ze stron jest tego rodzaju podmiot, stanowią informację publiczną w rozumieniu artykułu 1 ust. 1 ustawy o dostępie, a tym samym czy w ogóle mogą stanowić przedmiot wniosku w rozumieniu artykułu 10 ust. 1 tej ustawy. A w konsekwencji również, czy brak właściwego, zdaniem osoby składającej tego rodzaju wniosek i rozpoznania danego wniosku, mógł stanowić w ówczesnym stanie prawnym przedmiot powództwa do sądu powszechnego. I tutaj jeszcze podsumowanie. Proszę Państwa, tutaj całość wystąpienia, taki sposób porządkowany, bo tutaj odpowiedź Pan Profesor była bardzo precyzyjna, moja jest bardziej może taka spontaniczna. Chciałbym zwrócić uwagę także w kontekście obserwacji, jakie były moim udziałem w czasie ubiegłotygodniowej konferencji.
konferencji. Otóż niekiedy remedium na te dylematy upatruje się w anonimizacji. To jest także problem tego wyroku Sądu Najwyższego. Otóż należy przyjmować, że w świetle artykułu 51 ust. 5 i artykułu 61 ust. 4 Konstytucji można przyjmować, że kwestie zakresu, zasad i form anonimizacji dokumentów pozostających w dyspozycji władz publicznych, w szczególności z punktu widzenia ochrony danych osobowych, niezależnie od stopnia ochrony pewnej informacji gwarantowanej uregulowaniami szczególnymi, powinny stać się przedmiotem bezpośrednich i klarownych unormowań zawartych bezpośrednio w ustawach, a w wypadku Sejmu i Senatu ewentualnie w ich regulaminach. Dotychczasowy brak regulacji tego rodzaju, czyli istniejącą i rozpowszechnioną praktykę anonimizacji różnej natury dokumentów pod kątem ich publicznego udostępnienia, w tym opartą niekiedy na aktach tzw. prawa wewnętrznego, wysoce dyskusyjną, a zarazem narażoną na publiczną krytykę. I podsumowując, należy raz jeszcze stwierdzić, że konstytucja naszego państwa nie kreuje po sobie każdego prawa dostępu do wszelkich informacji znajdujących się w zasobach podmiotów uczestniczących w realizacji władzy publicznej, a także innych podmiotów wymienionych w jej artykule 61 ust. 1 zdaniem drugim, w tym ostatnim wypadku o ile uczestniczą w sprawowaniu władzy publicznej i gospodarowaniu komunalnym lub majątku Skarbu Państwa, a jedynie dostęp do pewnych typów informacji znajdujących się w posiadaniu tych podmiotów do zagraniczenia wynikających nie tylko z ustaw zwykłych, ale i bezpośrednio z licznych uwag samej Konstytucji. Dziękuję bardzo.